Stopa bezrobocia w powiecie kolbuszowskim przekracza 13%. Osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym szczególnie trudno znaleźć, a potem utrzymać pracę. Ratunkiem dla nich są podmioty ekonomii społecznej. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju powiatu kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej, korzystając z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego, tworzy podmioty ekonomii społecznej, takie jak spółdzielnie socjalne oraz Centrum Integracji Społecznej CIS. Do Centrum Integracji Społecznej w Kolbuszowej kierowane są osoby poprzez Powiatowy Urząd Pracy oraz Ośrodki Pomocy Społecznej. Obecnie w centrum mamy 20 uczestników, a środki unijne pozwolą nam zwiększyć ich liczbę o kolejne 20 osób. Chętnych jest więcej niż miejsc. Wiedzą, że w centrum znajdą profesjonalne wsparcie i fachową pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Każda osoba ma dobraną pod siebie indywidualną ścieżkę rozwoju. Ścieżka ta dobierana jest wspólnie z uczestnikiem, doradcą zawodowym i z instruktorami zawodu. Chodzi o to, żeby każda osoba odnalazła się w takim zawodzie, który jest dla niej najlepszy, który wykorzystuje jej możliwości i potencjał. Podopieczni centrum szkolą się na różnorodnych warsztatach przez 4 dni w tygodniu. Jeden dzień jest poświęcony wzmocnieniu psychologicznemu i zajęciom podnoszącym kwalifikacje. Byłam osobą bezrobotną, później przeszłam przez Centrum Integracji Społecznej i dzięki temu dostałam stałą pracę, gdzie pracuję obecnie razem ze swoimi koleżankami. Jestem bardzo zadowolona. W Akademii Smaku szkolą się również podopieczni Centrum Integracji Społecznej. Wyrabiane tu pierogi czy krokiety trafiają do sprzedaży. Z Akademią Smaku współpracujemy od 2 lat. Bierzemy od nich garmażerkę, ponieważ klienci sobie chwalą, mamy codziennie świeżą dostawę i tych zamówień jest z dnia na dzień coraz więcej. Ekonomia społeczna opłaca się wszystkim. To znacznie lepsze rozwiązanie niż jedynie udzielanie pomocy socjalnej. Skłania do aktywności. Dlatego warto sięgnąć po wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 8.5 – Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.